Wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Sandomierzu czynna będzie do marca 2018 roku, czyli do imienin marszałka, który, jak wiadomo, obchodzi swoje święto, obchodził 19 marca. Obchodziła oczywiście z nim cała Polska, był naprawdę w okresie za życia były uwielbiane sprawy i tutaj Sandomierz nadał mu w 1934 roku tytuł honorowego obywatela miasta Sandomierza. Również zgodził się na to, żeby bulwar nadwiślański nosił jego imię oraz szkoła, gimnazjum męskie, która się mieściła na ulicy Żeromskiego, również nosiła jego, był patronem szkoły męskiej na ulicy Żeromskiego. Także zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jest również tutaj bogata literatura, którą można sobie wypożyczyć czy przeczytać. Wspaniałe publikacje, między innymi znakomity album pod tytułem Piłsudski, wydany w Londynie. Także wspaniała publikacja. Unikalna publikacja. Także jest tutaj bogato ilustrowana. Także zachęcamy do skorzystania. Tu jeszcze oczywiście powiem, że jest ta ciekawostka, proszę bardzo, tutaj jest zdjęcie, gdzie jest napis pod Egzymsem. Tu mamy dowód na to, że to było rzeczywiście gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu. Jest tableau z 1938 roku i tu mamy bardzo unikalne nam fotografie, prawda, z uroczystości żałobnej albo w rocznicę, albo 35 roku, kiedy był zmarł marszałek, albo może w rok później. Tu jest unikalna rzecz. Na tym postumencie jest głowa marszałka, po pierwsze właściwie, która zaginęła w czasie okupacji i do tej pory to nie zostało ustalone, co się z nią stało. Najprawdopodobniej Niemcy zniszczyli albo ukradli. Jeszcze raz zapraszamy Państwa tutaj do odwiedzenia.